EDF Renewables Polska aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej na terenie kraju już od blisko 12 lat. Jesteśmy tutaj z grupą górników. Jest to pierwsza grupa zaproszona przez EDF Renewables do cyklu szkoleń. Szkoleń, które mają doskonalić umiejętności, które posiadają już pracownicy z branży wydobywczej, a mają im zapewnić możliwość pracy na lądowych turbinach wiatrowych. Postanowiliśmy uruchomić aż 3-letni program, który w finale ma wyszkolić kilkudziesięciu pracowników. Ten program to oczywiście nie jedyny program, który EDF Renewables wdraża w Polsce, żeby właśnie stawić czoła i pokazać naszą gotowość do bycia tym uczestnikiem transformacji energetycznej. Dzisiaj jestem jako reprezentant firmy Health for Wind, która opiekuje się przyszłymi technikami branży wiatrowej podczas przebranżowienia z sektora górniczego. Dajemy górnikom wsparcie mentalne, organizujemy również warsztaty z kompetencji miękkich, tak żeby mogli miękko wejść w tą branżę. Energia pozyskiwana z turbin wiatrowych jest fascynująca, w związku z tym warto poszerzać zainteresowania i wiedzę w tym kierunku. Głównie procedur bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji z wysokości, a pierwszej pomocy i teraz mamy ćwiczenia z ewakuacji przy zagrożeniu pożarowym. Pierwszy raz w życiu biorę udział w takim szkoleniu i muszę powiedzieć, że jest niesamowicie interesująco. Wszystkie te trzy moduły, które do tej pory mieliśmy, są niesamowicie fascynujące, natomiast ewakuacja z wysokości to jest coś, co jest naprawdę wow. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, bardzo dobre wrażenia. Wszystko tutaj jest zrobione na profesjonalnym poziomie, zarówno wykładowcy, jak i materiały, jak i same ćwiczenia, plus to wszystko, co robimy, to tutaj jest, plus zaplecze całe administracyjno-techniczne jest na piątkę. Mamy okazję właśnie być w parku wiatrowym w Parnowie. Przywieźliśmy tutaj 5 górników, którzy są z nami już od tygodnia w programie Wiatr Kopalnia Możliwości, gdzie mają okazję po całym tygodniu szkolenia wjechać na turbinę, gdzie mogą zobaczyć całe środowisko, jakim jest turbina wiatrowa. Przed nami jeszcze szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego przez najbliższe kilka dni i mam nadzieję, że wszyscy po 2 tygodniach tego szkolenia znajdą pracę na turbinach wiatrowych i będą mogli zasilić szeregi pracowników odnawialnych źródeł energii.